Dzień dobry. Dzisiaj gościem naszego portalu jest Mateusz Pakuła. Cześć. Cześć, dzień dobry. W zeszłym roku nagroda powędrowała do twojego spektaklu, do twojej książki, do twojej reżyserii, jak nie zabiłem swojego ojca i bardzo tego żałuję. Jak wspominasz ten festiwal i jak pamiętasz, jak ci się Cieszyn zapisał w świadomości? Tak, pa pa pamiętam, pamiętam ten festiwal e, bardzo dobrze. E, był to jeden z pierwszych mm, festiwali, na których byliśmy z, z spektaklem: Jak nie zabiłem swojego ojca. E, w zasadzie m, tylko jeden festiwal Kaliski Festiwal zdążył nas zaprosić wcześniej. E, e, Potem jeszcze był konkurs na wystawienie sztuki współczesnej, ale ten, to, 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 to nie jest festiwalowe jakby wydarzenie, tylko właśnie latająca komisja ma potem nagrody. No więc Cieszyn był, był w zasadzie drugim takim wydarzeniem festiwalowym. Bardzo ważnym też z tego względu, że no, już pierwsze takie mm, sygnały, że ogląda nas tylko, nie, nie tylko polska publiczność było, było jakieś ważne i że to ten spektakl w związku z tym działa nie wyłącznie y, na polską publiczność z polskimi, polskim kontekstem. To znaczy, że to jest gdzieś jakieś bardzo, bardzo uniwersalne i również słowaccy widzowie, czescy widzowie przede wszystkim. No wychodzą poruszeni z tego spektaklu, w związku z czym to był taki pierwszy sygnał właśnie też, że, że, że to działa jakby ponad, ponad yy, narodowo i, i yy, ponad kontekstowo, uniwersalnie. Tak, no ten uniwersalizm zasadza się w tym bólu, w tych trudnych tematach, o których często gdzieś tam nie chcemy yy. Nie chcemy ich znać, nie są spychane i gdzieś ta tania rozrywka zalewa i teatry, i kina, a ty poruszyłeś w sumie wszystko i, i nawet trochę humoru się tam wdarło, bo to życie tak, tak wygląda. Ty wiedziałeś, że to będzie miało taką moc? Artystyczną i społeczną? Nie, 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 nie. No, to oczywiście y, miałem takie poczucie, najpierw wyszła książka, więc, więc był jakiś odzew po książce, dosyć mocny y, i też, y, no na, na, nawet bardzo. Natomiast y, absolutnie nie spodziewałem się takiego odbioru spektaklu, który przebił jakby ten odbiór książki jeszcze z, z, znacznie, wielokrotnie. No też dlatego, że po prostu jest to odbiór mm, wspólnotowy, yy, nie indywidualny, tylko zbiorowy i myślę, że to działa jeszcze emocjonalnie dużo bardziej oczywiście przez aktorów, i, i przez muzykę, przez budowany świat, yy, ale nie, ja, moim zamiarem było zrobienie, do, do, takiego spektaklu, dobrego spektaklu, po prostu chciałem zrobić dobry spektakl, nie zepsuć wyrażenia po książce, żeby było okej. Okay. No więc jak się okazało, że to jest więcej niż okej, okay, a potem jakby im później się okazywało, że to jest jeszcze, o jeszcze, jeszcze więcej niż okej, okay, bo, no bo naprawdę to było, odbiór jest jakiś hiperentuzjastyczny i nagle się okazało, że że ulubionym spektaklem Polaków jest spektakl o umieraniu, o umieraniu na raka. I o cierpieniu. Co, takim O cierpieniu, o, e, o miłości, o, o... o rodzinie ale też o złości, o, o wściekłości, o, Polsce, o różne ta, ta, ta. emocje, o Polsce, o polityce, o służbie zdrowia, i o wściekłości na, na kościół, na antyreligijny spektakl i, i, i że oglądają z wypiekami na twarzy to nie tylko ateiści albo ludzie wściekli na kościół, ale również wierzący i nie wychodzą trzaskając z drzwiami, tylko oglądają. Oglądają to lekarze, którzy potem często na przykład przychodzą przepraszać za kolegów, co jest jakieś w ogóle mega też poruszające i dojmujące. Mhm. Oglądają to księża duchowni, oglądają to ludzie jakby zaangażowani w, w kościół yy, mhm. i nie wychodzą trzaskając z drzwiami, tylko potem dyskutują yy, albo w, w, zapraszają znajomych i, i dyskutują o tym, co zobaczyli. Mhm. Że ten, no naprawdę, ja nie, nie, nie spodziewałem się czegoś takiego. Nie spodziewałem się tego też, nawiązując do, do Cieszyna i do tej takiej pierwszej, powiedzmy, nie, po, nie tylko polskiej publiczności. Potem. To potwierdziła też na przykład Boska Komedia i Grand Prix na tym festiwalu, jakby to po pierwsze, ale po drugie, jakby no nie tylko jurorzy na Boskiej Komedii, yy, to jest gremium międzynarodowe, ale w ogóle tam jest publiczność międzynarodowa na tym festiwalu, kuratorzy z, z różnych stron świata, no i faktycznie odbiór był jakby znowu taki, przez, przez też... Pan, jakby kontekst pandemiczny, który jest, który jest bardzo mocny w tym spektaklu, to, to jakby ta historia się dzieje w 2020 roku, który to rok, jakby okazuje się, że dla całego świata, nawet y, jurorzy z Indii na przykład, czy z Ameryki Południowej, y, mieli takie poczucie, że to jest o nich też, o ich śmierciach y, w, w tym czasie, y, o ich przeżywaniu właśnie strat. Czy współumieraniu właśnie z bliskimi. Niekoniecznie właśnie umieraniu na raka, ale w ogóle o umieraniu. Mhm. Oczywiście, że najbardziej najmocniej tak, tak z tego, co jak rozmawiam, też dostaję bardzo dużo wiadomości i też dużo ludzi do mnie, jakby po spektaklu przychodzi, czy, czy, czy właśnie po spektaklu pisze no to najwięcej jest takiego mocnego odbioru jest wśród ludzi, którzy przeżyli podobne historie. To z jednej strony jest, świadczy o tym, ile nas jest. To jest też po, porażające dosyć, bo okazuje się, że są nas właśnie tysiące, dziesiątki, tysięcy, setki. E, po drugie, jak ile właśnie też emocji niewypowiedzianych jest w ludziach, jaką to daje im ulgę, żeby w ogóle o tym mówić. Yy, w ogóle o umieraniu, czy współumieraniu, towarzyszeniu w umieraniu, stracie, że ta śmierć, tak jak mówisz, że jest spychana tak mocno w, współcześnie, jakby w... Yy, a nawet yy, yy, właśnie nie tyle śmierć, yy, też, ale właśnie sam proces jakby do, docierania do niej, czyli znaczy po prostu proces umierania, że jest gdzieś spychany do szpitala, mm, y, gdzieś sprzed naszych oczu usuwany, i y, no i faktycznie bardzo, bardzo w związku z tym ludzie, którzy to przeżywają, y, czują się samotni. Y, w związku z tym, że jakby nie jest. Że z sprzed oczu jest to usuwane, i nie przeżywa się tego wspólnotowo, ani nawet właśnie z nie wiem, rodzinnie. No Ja próbuję opowiedzieć właśnie w tym swoim spektaklu o przeżywaniu rodzinnym tego. Znaczy, bohaterem, moim zdaniem, bohaterem tego spektaklu, ani nie jestem ja, ani mój ojciec, tak naprawdę, tylko jakby taki zbiorowy podmiot przeżywający. Y no jakiś skra skrajny, radykalny moment w, w swoim życiu. E Rodzina, która... Chyba to dlatego też to tak działa, takie odnoszę wrażenie i, 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 i mam na to jakby argumenty w od widzów, że, że... Że rodzina pokazana nie cukierkowo, nie reklamowo, nie hollywoodzko, yy, bardzo nieidealna rodzina, bardzo też w, w różnych napięciach, ale jednak puła wobec siebie, w sensie wyczulona, uważna i tak dalej. Mimo że postawiona, albo właśnie, że postawiona w tak trudnej sytuacji, tak emocjonalnie. Postawiona w trudnej sytuacji. Mhm. Tak. Yy, jakby daje radę y, w, po, w kontekście, jakby nie dającej radę służby zdrowia czy kościoła czy tych instytucji wspierających, że, że ta rodzina jakby y, no, faktycznie działa z jakąś czułością wobec każdy, wobec pozostałych członków rodziny, czy, czy uważnością, y, z empatią. I jest to chyba jeden z. Tak, mam wrażenie, yy, śledząc różne teksty kultury, bardzo rzadki przykład jakby takiego pozytywnego obrazu rodziny. Że raczej rodzina nie ma dobrej prasy w kulturze, jest to raczej źródło wszelkich traum i zła i yy, yy, yy naszych, naszych nieszczęść. A tu jest. Yy, Odwrotnie, i to jest ciekawe, je że się to zbiega właśnie z teatrem w ogóle, no bo my w teatrze, odbierając też właśnie wspólnotowo, znowu jesteśmy w takiej rodzinie odbiorczej, w której możemy się poczuć trochę mniej samotni, bo widzimy, że inni też płaczą, też się śmieją, też czują ulgę potem. Tak. Mhm. I tutaj właśnie wspomniałeś o tym, że to jest chyba też siła tego spektaklu, przy tej przerażającej skali tych wszystkich uczuć negatywnych, jakie wywołuje, to znaczy to cierpienie, ta śmierć, ta choroba, to osamotnienie i jeszcze raz cierpienie bezsensowne, skontrastowane z siłą tej rodziny, która no, jakoś tak. zdaje egzamin bardziej niż te wszystkie rodziny teledyskowe w tych wszystkich sytuacjach takich bardzo przyjaznych dla się rodzin. Nie, to, jest, to jest chyba skala. No, to, 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 tak, 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 chyba, chyba, chyba tam było. jest... Chyba tam jest po prostu miłość w tej rodzinie i taka właśnie nieoszukana, nie, nie pozorowana czy nie, nie na siłę, ale też ta miłość, właśnie, która się odnajduje nagle w, w tych, która jest prawdziwa i która jest najpiękniejsza tak naprawdę, bo się odnajduje pośród. Najobrzydliwszych rzeczy, nie? Mm, I która przekracza, nie wiem, właśnie te kwestie związane z fizjologią, y, albo z y, no albo nawet nie wiem, że przekracza jakieś światopoglądowe też y, rzeczy, ale, ale przede wszystkim chyba ten ta granica. Y, która nagle, jakby w ogóle przestaje mieć rację bytu, znaczy ta, ta, ta granica jakiejś fizycznej e, obrzydliwości, powiedzmy, e, no to jest jakiś taki bardzo mocny dowód, i myślę, że to bardzo mocno działa, bo, bo, bo ludzie mają takie doświadczenia, tylko też nie, nie zawsze są w stanie je wyrazić, e, że tam czują naprawdę. E, na czym, po, jakby, na czym polega ta miłość? Nie? Że, że takie, takie, takie rzeczy przestają mieć znaczenie w ogóle, jak cała ta fizj fizjologiczna babranina? Czy hmm, pewne granice przestają w ogóle istnieć? E no i y, tak, no i jakby mi, mi, miłość w ogóle w tej rodzinie y, niezależnie od właśnie napięć y, czy związanych z charakterologicznych, czy związanych z światopoglądem, y, czy z jakimiś wyborami, nie wiem, życiowo-politycznymi, religijnymi i tak dalej. I przygotowujecie y, się do spektaklu w Teatrze Telewizji, do wielkiej premiery. No, to my się już przygotowujemy od bardzo dawna, bo w zasadzie m, nagrywaliśmy ten spektakl m, w kwietniu w, w, w studio przez kilka dni, mieliśmy kilka dni zdjęciowych. E, więc mieliśmy nawet no, taki pokaz przedpremierowy w, na, festi na no, no, odnowionym, z martwych wstałem festiwalu dwa teatry w Sopocie mm, przed wakacjami. No a teraz 28 października y, wszystkich będę zapraszał przed telewizory i chyba również przed ekrany y, komputerów, bo. Tak. Zdaje się, że na VOD będzie można w trakcie emisji y, telewizyjnej zobaczyć y, również, y, również spektakl przez komputer, y, no a potem pewnie do ponownego zobaczenia, czy jakoś w późniejszym terminie, to, to z, jakimś tam, z jakimś tam opóźnieniem, bo, bo, bo też bardzo chcemy, żeby jeszcze jak najwięcej razy y, widzowie przychodzili do nas na żywo. Oglądać ten spektakl. Mhm. To zapytam cię jeszcze na koniec o najnowsze rzeczy, czyli o skórę podziadku. O czym jest ta książka? O. Y, no Skóra podziadku jest y, historią mojego dziadka. Y, ba, y, z, z jednej strony oczywiście. Mm, mm, było takie, było takie jakieś zagrożenie, że po, ponowne sięgnięcie po historię rodzinną yy, jest ryzykowne, po prostu. Ale to jest o tyle inne, że no, nie jest to historia, w której ja brałem żywy udział. To znaczy, to jest historia tylko mi opowiedziana, zahaczająca też od tę tak zwaną wielką historię, więc w jakiś sposób no, mam do niej dostęp przez różne dokumenty. Dokumenty, książki historyczne i, i, i reportaże itd. Tak yy, więc to jest historia mojego dziadka, którą, która się wydarzyła w latach 50., kiedy mój dziadek był no, takim młodzieńcem, tak zwanym nastolatkiem, 17-latkiem, 18-latkiem. Yy, czas, do, do, dotyczy czasów stalinizmu w Polsce. Wczesnych lat 50., powojennych, y, głębokiej komuny, <laughs> właściwie pierwszych takich najgroźniejszych lat komunistycznych. Y, mój dziadek, jako kilkunastolatek, dostał się do więzienia kieleckiego. Y, Dwukrotnie i mm, za drugim razem już mu obiecano, że za, za wybryki antykomunistyczne, tak zwane, i za drugim razem obiecano mu, że już stamtąd nie wyjdzie. No i by nie wyszedł stamtąd z, tych, z tego kieleckiego z, z więzienia, dosyć słynnego, z mordowania no, ogromnej ilości osób. E, I pewnie by nie wyszedł, gdyby nie. E, i Tutaj zawieszam, żeby nie spoilować, gdyby go nie uratowano w cudowny sposób. To jest historia oparta na wydarzeniach z życia mojego dziadka, ale wiele tam miejsc jakby ja musiałem dowymyślić, to znaczy sobie dofabularyzować, więc jest znacznie bardziej powieściowa to książka po prostu. No, i zahacza o, o jedno z najbardziej, w związku z wątkami, które podejmuję, zahacza o jedno z najważniejszych, najbardziej niechlubnych wydarzeń w historii miasta, z którego pochodzę, w którym mieszkał, żył mój dziadek, czyli Kielc. Chodzi mi o pogrom Kielecki. W 1946 roku. No i jest to tło takie historyczne, bardzo, bardzo mocne i ważne w, w tej książce, więc jest o antysemityzmie, o wojennym, powojennym antysemityzmie w Polsce, no i o współczesności. Jak to się jakby przegląda. Te, w, raz, tak, w, w, w teraz jak to się przegląda w teraz nasze pewne. Niechęci do. Czy, 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 czy. No tak, jakieś niechęci czy frustracje wobec innego hmm, w ogóle. Mateuszu, ja Cię obserwuję od 10 lat i widzę, że nie próżnujesz i to chyba dobrze, że ten twórczy ferment cały czas jest obecny i praca. Więc bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz był naszym gościem i do zobaczenia w teatrze telewizji. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.